Ej, wy to widzieliście? O, coś... Co to przedstawia? To? Coś takiego? Ja pierniczę! Siren! Czy tutaj chodzi o Siren Head'a? Te widzieliśmy jakieś dziwne światła i teraz próbujemy namierzyć tak naprawdę, co to było. Chcemy zejść na dół. Stary, coś korytarzy. Naprawdę? Ej, stoj tak! Ja pierniczę! Gdzie jest Łukasz? Gdzie jest Łukasz? Łukasz! Łukasz! Ej, jest tutaj! Co on robi, Łukasz? On wchodzi do pokoju klauna! Dziś, czy myślisz, że... Nie, poczekaj, może nam chce jakąś wiadomość przekazać. Nie, to on na pewno pisze, uciekajcie. Tak, na... Łukasz, go, Łukasz, obudź się, Łukasz, obudź się. Patrz, co napisałeś. Nie napisałem tego na... Napisałeś to. Stary. Na pewno nie ja. Na pewno nie ja. Sponsorem odcinka jest X-Gamer, napój energetyczny zwiększający energię i poprawiający skupienie. Zawiera on 27 witamin i minerałów pobudzających i wzmacniających twój organizm, które pozwolą ci poprawić sprawność umysłu oraz koncentrację. Dobra, tutaj jest bezpiecznie. O co chodziło? Czemu mu natykowałeś? Stary, nic nie pamiętam. Tylko kilka rzeczy kojarzę z tego. Nie wiem, kto napisał to. Mówię ci, że to nie byłem ja przez cały wieczór. Naprawdę. Stary, kojarzysz tą istotę z obrazka? Siren Head'a? Tak, to był on. Jestem pewny. Widziałem go. Ale to nie jest u ciebie normalne, że na przykład lunatykujesz często, budzisz się przed północą w tych miejscach? Nigdy mi się to nie zdarzyło. Byłem pewny, że śpię w łóżku. I co, i obudziłeś się i zobaczyłeś, jak piszesz po ścianie czymś czerwonym, uciekajcie? Nie, usłyszałem coś, coś bardzo głośnego, coś ale co namawiało mnie co to usłyszałeś? Zrobić. Jak brzmiały te dźwięki? Dokładnie tak. To był ten sam dźwięk, słyszysz to? Tak, tak słyszę. Ej, Ernest, uciekamy stąd. Ej, uciekamy stąd. Chodź szybko, pamiętamy drzwi od razu. Stary, nie możesz go słuchać! Jeżeli go słuchasz, on cię zwabia i każe robić bardzo dziwne rzeczy. Musisz zatkać uszy! Ale czemu? Nie mogę pójść tylko sprawdzić, co tam jest? Nie możesz! Zatykaj uszy i uciekamy! Dobra, co proponujesz robić? Stary, Siren Head jest na tyle mocny, że za każdym razem, kiedy słyszysz jego dźwięk, on powoduje, że ty robisz złe rzeczy. Nie masz co podpływać. Słyszałem jego dźwięki przed chwilą. Zatkałeś się zrobiłem. Byłeś za daleko. Jak się zbliżysz, każe ci robić masakrycznie dziwne rzeczy. Nie ma sposobu na to. No ale dobra, to co ty byś chciał zrobić w takim razie teraz? Uciekać. Tylko i wyłącznie uciekać. Zobacz, po jednej stronie mamy klauna, po drugiej mamy Siren Head'a. Nie przejdziemy tutaj niezauważeni. Biegaliśmy tymi korytarzami. I co? Nie zauważyłeś jednej rzeczy? No? Klaun jest dużo mniej gorszy od Siren Head'a. Klaun nam nie zagraża w ogóle. Jak to nam nie zagraża? Przecież te wszystkie rzeczy, które zrobił, no... Co sugerujesz, że klaun też jest ofiarą Siren Head'a? Siren Head wynajął klauna lub klaun jest wytworem jakiegoś Siren Head'a. Klaun jest niczym w tym wszystkim. Nieprawda. Widziałem go. Jest groźny, jest realnym zagrożeniem. Siren Head to coś, co ci się śniło. Nie śniło! To on spowodował, że kazał mi napisać uciekaj. Ale dobra, nawet jeżeli jest tak, jak ty mówisz, to i tak widziałeś, co miał Kram w swoim pokoju. Miał całą tablicę poświęconą schwytaniu Siren Head'a. Czy ty nie słyszałeś, co mówiłem wcześniej? Widziałem Siren Head'a przez szybę, przez okno w naszym pokoju. Wiesz, jaki on jest wielki? Klam sam ucieka przed nim, ale nie może uciec, bo Siren Head też go goni. Dobra, czyli chcesz porzucić całe nasze śledztwo? Tak, wszystko i uciekamy stąd. Czyli co, musimy pójść do naszego samochodu. Nie zaparkowaliśmy aż tak daleko, więc powinniśmy tam się teoretycznie dostać, dlatego że nie słychać żadnych dźwięków.
Klauna chyba też jakoś nie ma, dawno go widzieliśmy. Odkąd uciekł przed nami, to w ogóle go nie było. Nic teraz nie słychać, jest kompletnie cicho. Pamiętasz ten dźwięk Sirenheada? No. Nic nie słychać. A samochód jest na końcu tej drogi i w prawo, jestem tego pewny. Myślisz, że jest bezpiecznie? No tak, przecież nic się nie dzieje dookoła. Może jest cicho, ale jest dużo lepiej niż było wcześniej. Słuchajcie, szczerze mówiąc, to ja już się wręcz zaczynam trochę chillować. Ja też naprawdę zacząłem się teraz cieszyć, bo sobie myślę, że przecież to nie jest tak przerażające. Może lunatykowałem naprawdę i to zrobiłem z własnej głupoty, może mi się to wydawało. Ale jak już wrócimy do samochodu, to naprawdę będzie po prostu idealnie. Po takim miejscu wejść do bezpiecznego miejsca jest najlepsze uczucie. Stary, mamy dodatkowo picie i jedzenie w samochodzie, co oznacza, że nie będziemy znowu głodni. Stary, w ogóle wymyśliłem zajebistą rzecz. Jak wrócimy do domu, zrobię basen z energetyka na 100%. Bez kitu, ale nie boisz się, że to jest jakieś niebezpieczne w sumie? Stary, w żadnym przypadku to może nie. Co się stało? Spójrz. Dokładnie tak wygląda Sirenhead, a tą latarnię mijaliśmy przed chwilą. Naprawdę? Dosłownie przed chwilą, tak. Ej, nie faktycznie! O nie! Ile razy my tutaj byliśmy? Stary, krążymy dookoła! Słyszysz te dźwięki? Co to jest? Jezu, jaki on jest głośny strasznie! Ale... Ej, zobacz. Już jest znowu okej. Ale teraz mi wierzysz? To jest ten sam dźwięk. Tak, ale idźmy już do samochodu, o niczym nie gadajmy. Teraz nie możemy iść, no nie słyszysz tego wszystkiego, co tu się dzieje? No dawaj teraz, nie pójdę. Słychać, chodź. No co teraz? Idziemy już? Idziemy do samochodu jak najszybciej możemy. Ale słyszysz co? Sirenhead kogoś porwał. Teraz nie możesz tam iść, rozumiesz? On chce cię zbawić, nie pomaga nikomu. Chodź, szybko. Ej, zobacz. Zobacz, tam chyba stoi nasz samochód. Dobra, przestań się zastanawiać, uciekamy do samochodu. Stary, zobacz. To nasz samochód. Tak, to ten, wsiadaj, szybko. Ej, ale czemu siadasz na miejsce kierowcy? Jak to przecież to ja kierowałem samochodem. A kamerzysta? No jak to? Przecież tu nikogo z nami nie było. Stary... Nie rozumiem tego, poważnie. Wsiadaj! Trzymaj.